Oficjalna inflacja za styczeń 2022 sięgnęła 9,2%. Co to oznacza? Czy możemy liczyć na jej spadek w kolejnych miesiącach? I czy właśnie nie rozpoczyna się w Polsce jeden z największych kryzysów tego wieku? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Niczym grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o rekordowej inflacji na poziomie 9,2% za styczeń 2022. Chociaż prognozy ekspertów zakładały jeszcze większe jej poziomy, to i tak ta informacja zmroziła krew w żyłach wszystkich osób interesujących się finansami. Cóż się jednak dziwić, skoro już od ładnych kilku miesięcy co miesiąc słyszymy o kolejnych rekordach na tym właśnie polu. Niepokoić może również fakt, że pomimo podnoszenia przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych, inflacja wcale nie spowalnia, a jedynie przybiera na sile. Oczywiście wszyscy eksperci na jednym tchu zaraz po wymienieniu wysokości inflacji w styczniu mówią, że mamy w tej chwili jej szczyt i powinniśmy w kolejnych miesiącach zobaczyć jej spadek, ponieważ działania rządu, takie jak chociażby wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność czy też obniżka cen paliw, wpłyną na poziomy cen w Polsce. W mojej jednak skromnej opinii wszystkie te działania nie powstrzymają inflacji. Chyba nie trzeba być wielkim ekonomistą, aby zauważyć, że ceny na sklepowych półkach rosną znacznie bardziej niż 9%, które oficjalnie przedstawia nam ekipa rządząca. Skoro dotychczasowe podnoszenie stóp procentowych nie przynosi skutku, a ceny cały czas rosną, naiwnym byłoby sądzenie, że przyszłe miesiące przyniosą poprawę. Kiedy zewsząd słyszymy, że koszty produkcji wzrosły o 50, 100 czy więcej procent, nie możemy spodziewać się, że ceny na półkach zaczną spadać. Pomimo, że obniżka podatków i spadek cen paliw są czymś pozytywnym, to i tak jest to zbyt mało, aby móc liczyć na spore zmniejszenie inflacji. Swoją drogą wprowadzenie obniżki na paliwa może zmniejszyć zjawisko, ale nie powstrzymać inflację. Co jednak, kiedy ten preferencyjny okres minie? Już teraz mówi się, że trzeba będzie utrzymać ten stan do końca tego roku. Co jednak się stanie, kiedy w którymś pięknym dniu preferencyjne warunki zostaną po prostu wyłączone? Niestety rządzący nie postępują konsekwentnie i z jednej strony walczą ze wzrostem cen, z drugiej serwują kolejne programy socjalne, takie jak chociażby 12 tysięcy złotych na dziecko, czy też 14 emeryturę. A wszystko po to, aby utrzymać poparcie wśród elektoratu, który, co tu dużo mówić, zaczyna być niezadowolony z sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy. A ciekawie nie jest. Z jednej strony inflacja, która drenuje coraz bardziej portfele Polaków, z drugiej wzrost rat kredytów hipotecznych, który z miesiąca na miesiąc będzie stawał się coraz większym problemem dla 2,5 miliona osób, które w ostatnich latach zaciągnęły takowe właśnie zobowiązania. Oczywiście nie można również nie wspomnieć o rozwiązaniach Nowego Ładu, który zamiast być rozwiązaniem na wszystkie nasze bolączki, stał się ogromnym problemem dla wielu osób, a na pewno dla księgowych. Nowy Ład jednak nie wszystkich traktuje tak samo, ponieważ kiedy na przykład pracownicy ZUS dowiedzieli się o zmniejszeniu ich wypłat, napisali pismo do premiera o natychmiastowe wycofanie Nowego Ładu, oczywiście bezskutecznie. Kiedy jednak Nowy Ład dotknął posłów, w kilka dni znaleziono rozwiązanie, które wróciło im część ich ciężko zarobionych pieniędzy. Jak więc widzicie, są równi i równiejsi. Ten rok więc zapowiada nam się niezwykle ciekawie. Jeżeli inflacja nadal będzie utrzymywać się na tak wysokim poziomie, Rada Polityki Pieniężnej nie ma innej opcji jak podnoszenie stóp procentowych do kolejnych wysokich poziomów. Chociaż gdy zastanowimy się, jakie poziomy możemy nazwać wysokimi, okazuje się, że 5 czy 7% stopy były jeszcze jakiś czas temu czymś zupełnie normalnym, a kiedy inflacja szalała w latach 90. w Polsce, stopy procentowe potrafiły sięgnąć nawet ponad 20%. Dziś wydaje się, że nikt już o tym nie pamięta.
ale jeszcze w 2002 roku, w styczniu, czyli dokładnie 20 lat temu, stopy procentowe znajdowały się na poziomie 10% przy inflacji w tamtym roku oscylującej w okolicach 2%. Więc dzisiejsze 2,75% stóp procentowych można przyrównać do łykania witaminy C, kiedy mamy zapalenie płuc. Wam, moi widzowie, pozostawiam więc wyciągnięcie wniosków, czy inflacja w następnych miesiącach będzie rosła, czy też spadała. W tym miejscu warto dodać jeszcze kilka ciekawych informacji na temat tego, jak rządzący planują radzić sobie z inflacją, gdyby ta nie chciała jednak spadać. Ostatnio na tapetę wzięte zostały pomysły zamrożenia WIBOR-u, czy też sztucznej regulacji cen. I jeden, i drugi pomysł jest nietrafiony, a regulacja cen pachnie mi czystym komunizmem w jego najbardziej rozwiniętej formie. Jak myślicie, jak może skończyć się pomysł na to, że na przykład chleb nie może kosztować więcej niż 8 zł? Co mieliby w takim wypadku zrobić piekarnie, kiedy nie można wpłynąć na cenę energii elektrycznej czy gazu potrzebnych przecież do produkcji pieczywa? Pozostaje im jedynie przejść do szarej strefy lub zamknąć biznes. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wiele osób cieszy się, że w Polsce mamy jedynie 9,2% inflacji, ponieważ w Czechach mają aż 9,9%. Jest to prawdziwy sukces i przypomina to sytuację, w której cieszymy się z faktu, że komuś zabrali więcej niż nam, a my sami straciliśmy niewiele mniej. Z której strony by nie patrzeć, rok 2022 zapowiada nam się niezwykle ciekawie i możecie być pewni, że dostarczy nam on wiele sytuacji, które niestety dla wielu z nas mogą okazać się niezwykle trudne. A wy jak sądzicie, inflacja będzie spadać, czy też wzrośnie? Zostawcie komentarz pod tym wideo. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym. Niech jak najwięcej osób dowie się, co czeka nas w przyszłych miesiącach. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.